Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 5, pewnie z tytułu miniaturki wiecie o co chodzi. Chodzi o nowego Cadillaca, to jest nowy samochód, chociaż może nie taki rewolucyjny jak ten, którym jadę teraz, ale do zdobycia jego zostało mi już tylko pobić tutaj rekord radaru, 402 km na godzinę. O, nie! O, weszło chyba. Chyba weszło. Jest, ledwo co, bo tam mnie trochę zaczęło znosić, ale pykło, pykło. Okej. No, ale musimy się teraz trochę uspokoić, dlatego że samochód, do którego teraz wsiądziemy, będzie czymś zupełnie innym niż to, w czym siedzieliśmy teraz. To jest Cadillac CT5V. I tak naprawdę nie wiem, jaka to jest wersja. Czy to jest zwykły Cadillac CT5V, czy to jest CT5V Blackwing? A różnica między nimi jest spora, dlatego że zwykły CT5V ma 3-litrową V6. To jest Blackwing! Ha! To będziemy mieli tutaj V8. Okej! Bo tutaj nie było napisane po prostu. Wow, okej, jest CT5 Blackwing i mamy 6,16 litra, 668 koni mechanicznych, 1870 kg wagi czystego luksusu. Wow. I dobra, wiecie co, na chwilę weźmiemy sobie poprzedniego jeszcze Cadillaca, pokażę wam coś ciekawego, bo ten nowy Cadillac ma zastąpić tego Cadillaca z kolei. I zobaczcie, jak on wygląda dzisiaj. Dzisiaj to w ogóle jest samochód, którego ja w Polsce nigdy nie widziałem. Jest przefantastyczny, absolutny szok, wygląda genialnie, kwadratowe kształty, typowo męskie, ale takiego dojrzałego mężczyzny. Fantastyczne auto, posłuchajcie go. I to jest stary Cadillac. A teraz posłuchamy sobie, jak... Ja jestem fanem tych samochodów, szczerze powiedziawszy, naprawdę. Napęd na tył. To jest luksus, to jest jeżdżący luksus. Za chwilę przejdziemy sobie do Forza Vista. Zobaczcie, co zostało tu zmienione. Charakterystyczne dla Cadillaca lampy, charakterystyczne dla Cadillaca kształty też. Przód, przednie lampy się zmieniły. Jest bardziej opływowy, ale dalej widać, że to jest kanciaty Cadillac i to jest przepiękne. Jaram się tym autem i fajnie, że w Forzie mamy tą mocarną wersję Blackwing, czyli tą mocniejszą z większym silnikiem. Posłuchajmy go. O, shit! Aż pięknie brzmi! Wow! Ho, ho, ho. I ta zmiana biegu. Okej, szóstka, wiecie, w samochodach amerykańskich, na przykład w Mustangach, ten ostatni bieg często jest takim dużym nadbiegiem. On jest też nazywany biegiem autostradowym. Chodzi tutaj o to, żeby samochód z dużą pojemnością nie pracował na wysokich obrotach, kiedy jedziemy sobie po autostradzie i ta skrzynia automatyczna wrzuca sobie tą szóstkę i wtedy mamy bardzo niskie obroty, a jedziemy sobie na przykład te 120-140 km na godzinę w okolicy 2500, nawet mniej. Teraz jedziemy 150, mieliśmy 2500. Zjedźmy sobie do 100, nie wiem, tam 20. Teraz jedziemy, w Forzie teraz jedziemy 120 km na godzinę, wiesz, to ja pierdzielę, ja tego nie czuję kompletnie. A i mamy 2000 obrotów, także tak jakbyśmy jakimś, wiesz, dieslem jechali czy coś, nie? Od tego są właśnie te nadbiegi. W Mustangach nowych tak jest i w paru innych tam amerykańskich samochodach, chyba nawet w Dodge'ach niektórych, ale to musicie sobie jeszcze sprawdzić, nie? Więc to jest standardowy Cadillac. Jest oczywiście supercharged.
Czyli mamy kompresor tutaj pod maską, który idealnie komponuje się z V8 6-litrową. O, musimy sobie coś tutaj porobić zaraz z nim, na spokojnie. Ale świetnie słychać ten kompresor, wow. Jaram się tym autem. Bardzo się cieszę, że je dodali do Forzy. I cieszę się, że dodadzą też Lexusa nowego, którego będziemy testować za tydzień. A teraz zajmiemy się Cadillaciem i powiem wam, on mi tak z boku przypomina trochę Dodge'a Chargera teraz nawet. Albo Audi RS7 z tym takim opadającym dachem, no nie, z tyłu. Wygląda mega, mega ciekawie, ale ten przód taki, ach. Wspaniałe auto, wspaniałe, naprawdę. Instalować do tego auta w Forzie napęd na 4 buty to grzech. Wow! Okej, przejdźmy sobie do Forza Vista. Samochód wygląda sobie tak. Otwórzmy maskę. Ja pierdolę, co to jest za kosmita? Ekstra to wygląda, naprawdę. Jaki dolot w ogóle, co to jest? Genialne auto. Tutaj mamy sobie środek, o jakie wyprofilowane fajne fotele mamy. No niestety mamy tablet, ale widzę, że są też przyciski fizyczne. Nie wiem, czy słyszeliście ostatni statement Hyundai'a. Hyundai powiedział, że w swoich samochodach będzie instalował do obsługi auta przyciski fizyczne zamiast tych takich tabletów. Hyundai jest pierwszą marką, która oficjalnie głośno to powiedziała. Mega. Jaram się, Hyundai, kciuki dla ciebie, bardzo dobra opcja. Tak, wiecie co, te tylne fotele wydają się mało luksusowe, nie tak tutaj w grze, ale może w rzeczywistości są bardziej luksusowe. Wyglądają na mega wygodne. Przechodzimy sobie do bagażnika, a ten jest ogromny jak na sedana. Wygląda to potężnie, głęboki, wow, to jest prawie auto rodziny, bym powiedział teraz. Dobra, tak wygląda sobie bagażnik ekstra. I przechodzimy sobie do najważniejszej rzeczy, czyli kokpitu kierowcy. A kokpit kierowcy, zobaczcie, jest sporo przycisków fizycznych. Skrzyń, w ogóle drążek wygląda jak od skrzyni manualnej. Nie wiem, czy tutaj manuala przypadkiem nie ma. A ja jeżdżę na automacie? Nie, no chyba nie ma manuala, nie wiem, kurde. I tutaj mamy podgrzewane fotele, możemy sobie wybrać na tych przyciskach, cała ta klimatyzacja. Bardzo dobrze, pewnie multimedialne sprawy mamy na tym zegarze, tym takim ekranie multimedialnym, który wygląda trochę jak z lat 2020, 2019, 18, coś takiego, no nie? I nie wygląda świeżo. Ale nie wystaje też jakoś masakrycznie. Podoba mi się, że jest schowany gdzieś w tą deskę rozdzielczą, więc jak patrzymy na samochód od przodu, to wiesz, tak gówniano to nie wystaje, no nie? Z drugiej strony, no nie wiem, czy może dekoncentrować kierowcę? Może nie, myślę, że nie, no. I tak bym się przejechał tym samochodem i bym się nim mega cieszył. A teraz zobaczmy sobie, skoro już jesteśmy w chatce, to zobaczmy sobie, co możemy z nim zrobić. Czy mamy jakiś body kit? Nie mamy body kita. Ale moglibyśmy dołożyć turbo sprężarki, jeśli by ktoś chciał, mógłby założyć tutaj antylaga. Nie wiem po co i dlaczego, ale jest taka możliwość. Zobaczmy silniki do wyboru. Standardzik. What? 8.4 V10. Aha, to jest od Vipera, tak? V12 7.7 i V8 7.2. Okej, może być. Idziemy sobie w... A tutaj będziemy mieli pewnie... O, jakie dziwne owiewki, zobaczcie tutaj przy przedniej lampie, tak wyżej. O, ale dziwnie to wygląda. Psuje trochę ten przód, co? Pewnie nie zmieścili tej owiewki tutaj gdzieś niżej. I ona została tak tutaj u góry, taki kikut, Jezu.
spoiler, możemy usunąć ten standardowy Cadillacowy i dodać sobie, znaczy dać sobie takiego, zrobić takiego sedana, shooting breaka właściwie, no nie? Nie, gdzie shooting breaka, jak to się mówi? Coupé bardziej się robi, nie shooting break. Shooting break to jak mamy taki, takie kombi jakby. A teraz nam się robi takie taki coupé z tego, można powiedzieć, nie? Czy jak to się nazywa w przypadku czterodrzwiowych aut? Dobra, idziemy sobie dalej. Tutaj już nie będziemy mieli chyba nic nadzwyczajnego. Dajmy sobie sliki. Wy pewnie byście chcieli, żebym podriftował tym samochodem, nie? Bo fajnie brzmi w ogóle. Dobra, dajmy sobie opony driftowe i zróbmy go pod drifcik. Co tutaj jeszcze unikalne do tego samochodu? Aha, posłuchajmy wydechów, no tak. A powiem wam, każdy wydech brzmi zajebiście moim zdaniem. Tak potężnie, nie? Kurde, naprawdę nie wiem co wybrać. Dopiero wyjechałem tym samochodem z garażu, pada deszcz, znaczy jest podeszczowa pogoda, jest ślisko, głupio się jeździ, ale samochód ma równe 1000 koni mechanicznych obecnie, równe 1000, równiusieńkie, i dałem ten głośny, zajebiście głośny wydech. Powiem ci, ciężko się jeździ z kamerą z tyłu, z tak głośnym wydechem. Spróbuję podriftować, ale ciężko jest, jak takie to głośne. Posłuchajcie. Kurde, ty! Tak, to jest to. Ja wam powiem, Markus mi kiedyś bardzo dawno temu powiedział, że... Ej, rekord jakiś pobiłem tutaj. Bardzo dawno temu mi powiedział, że właśnie takie limuzyny jak ta, takie ciężkie, długie samochody, one w Fordzie Horizon i w Fordzie Horizon 4 i w Fordzie Horizon 5 driftuje się nimi fantastycznie. One są stabilne. Z nimi można zrobić wszystko, a i tak będą świetnie lecieć. Zwłaszcza takie dłuższe zakręty. Może gdzieś jak jest super ciasno, to będą miały problemy, żeby tam, wiesz, tak się, no, gwałtownie gdzieś tam się odwrócić, no nie? Ale jeśli chodzi o takie gładkie ślizgi, wiesz, niewielki kąt, nie? Ale żeby sobie właśnie tak opolatać, to te samochody są idealne. Są mega, mega przyjemne do latania. No ja praktycznie nie muszę tutaj się nawet skupiać. Samochód wyjechał dopiero z garażu i od razu loto. Jeszcze to, że Cadillac, jeszcze to, że V8 6 litrów i to, że ten... No dobra, dźwięk zaraz wymienię, bo nie mogę już tego słuchać, tego rechotu. Jest za głośny, mi uszy rozwala, no. Mocy ma za dużo. Znaczy dobrze ma mocy, no tylko ma bardzo dużo. I tak jak na czwórce tylko lekko ten gaz dotknę, on już od razu się maksuje, nie? O, wjadę tutaj. Zobaczymy na ciasno. Oj, za ciasno. Znaczy, nie dałem rady tutaj. Pewnie dałoby się w drugą stronę. Bo by było pod górkę, to trochę zawsze byłoby mu ciężej. Ale tam się lepiej spisują samochody, które mają mniej mocy. A ten to z kolei właśnie sobie, o, wszystko inne robi, nie? Gładkie zakręty, niegładkie zakręty, o, duże kąty nawet, wow. Piąteczka. Arabskie drifty na prostej.
jakoś tak nie miałem sumienia, żeby zmieniać mu kolor na jakiś inny, czy nie daj Boże dawać jakieś malowanie do niego. Bo w czarnym on wygląda po prostu full gangsta. Tego koloru nie da się zmienić. Próbowałem, byłem u lakiernika i próbowałem zmienić i powiedziałem, o proszę żółty kolor. Lakiernik oddał mi taki samochód. On powiedział, proszę pana, tego samochodu nie da się przelakierować na inny kolor. Ja mówię, co ty opowiadasz? On mówi, normalnie, wziąłem żółty spray, samochód pomalował się na czarno. Ta fura musi być po prostu czarna i koniec. I wygląda kosmicznie w tej czerni. Ej, chyba mi... No dobra, może jak dodadzą tego Cadillaca jakiegoś słabszego z V6 3-litrową, tamtego Cadillaca możecie sobie malować na żółto, ale tego... Ten musi być tylko czarny. Zobacz. To jest poezja, ziomek. Poezja. Szkoda, że ten ekran podczas jazdy jest nieaktywny, nie? Że nic na nim nie ma, nawet jakiejś takiej statycznej grafiki, nic nie dali. Mogliby coś dać, bo na przykład w Nissanie GT-R, jak sobie weźmiecie, zauważycie, że tam jest... ojej. Zauważycie, że tam jest chociażby zegar obrotów, czy doładowania turbo. Tam jest taki działający, nie? Nie tak, że tam, wiesz, nie działa. Normalnie jest działający zegar od turbo. Tutaj nie ma nic, nawet jakiejś takiej, wiesz, statycznej grafiki, nie wiem, zdjęcia matki, ani nic takiego nie można sobie tu wkleić. No niestety to nie jest Assetto Corsa, ale no, przydałoby się coś takiego, nie, cokolwiek tam, żeby tam coś, nie wiem, jakieś multimedia się wyświetlały. A tak taki pusty ten zegar jest. Mam nadzieję, że w następnej Forzie Horizon 6, jeśli będzie, że coś takiego się pojawi, no. Że będą te zegary, te monitory wszystkie działać, wiesz. Że będą Tesle, o na przykład. Też, nie wiem, no, to nie jest mój samochód marzeń, ale no. Może fajnie jakby były, jakby była autonomiczna jazda na przykład, nie? Wyścigi samochodami z autonomiczną jazdą. O, to będzie Forza Horizon 6. Jeszcze elektryczne wszystkie. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Mam nadzieję, że tutaj miło spędziliście czas i zagrzałem was na tego Cadillaca, bo to jest naprawdę fenomenalne auto. Ja wiem, że mamy tutaj Agery, Regery, mamy Rimaki, Nevery, ale no... Czasami warto sobie wziąć jakiś taki samochód, poczytać sobie o nim, zobaczyć o co w nim chodzi, do czego on jest. Że tu masz na przykład schowek na jakiegoś Glocka, tutaj masz w podłokietniku masz schowek na Kawacha, że tym samochodem po prostu jedziesz na misję i ściągasz swoje łupy. I tyle! To jest tego typu auto. Nie ma o czym gadać. Trzymajcie się, do następnego. Hejas!